Katastrofa kolejowa pod Krępowicami, 5 km od katastrofy, gdzie zginęło 48 osób. Tutaj będzie dzisiaj na zastępstwie lokomotywa Intercity PKP. Będzie ciągnęła wagony towarowe na zastępstwie i Eurocity Comenius 136. Będzie kierował, jechał z wagonowami pasażerskimi. Nie powiem wam dzisiaj niestety, bo nie pamiętam, ile osób zginęło, ale za to już lokomotywa PKP Intercity już jest na stacji pod Krępowicami. A lokomotywa Eurocity Comenius zaczyna ruszać ze stacji kolejowej. Lokomotywa ta się rozpędza ze 150 na godzinę z pozwoloną najwyższą prędkością przez pokazanie semaforu, aż po chwili w nocy w mgłę spotyka jakieś wagony, a zaś maszynista od lokomotywy PKP Intercity mówi, co się stało, patrzy na tyle, mocna katastrofa. Tutaj też jest przedstawione nagranie, jak ta katastrofa się prezentuje, znaczy jak już są usuwane wagony z tego miejsca katastrofy, ale z tego to już będę wychodził. Tutaj z góry jest ta katastrofa z dronu, bo ktoś nagrywał, nie no dobra, to ja, ale to z góry pokazana miejsce katastrofy, jak zginęło dużo osób, bo widać, że dużo osób zginęło, bo lokomotywa Eurocity wjechała w tył lokomotywy towarowej PKP Intercity, nie towarowej, tylko pasażerskiej, chyba na zastępstwie i wjechała w wagony towarowe. No i tutaj w środek czerwonego wagonu, jak wypchało tą dół, więc tutaj w tym wagonie można określić, że dużo osób zginęło. Tutaj żółto-czerwony wagon, który już jest w mniejszych miejscach i każdy wagon już stał na wagonach towarowych, zielony wagon i tutaj jeszcze i drugi wagon. I tutaj właśnie był ten sam przez ostatni wagon żółto-czerwony. I tutaj ten czerwony, gdzie tak podłoga wypchana, jak jakiś pies wypchany. Nie no, i że po prostu wgniotło tą podłogę, więc dużo osób tam zginęło. I tutaj drugie miejsce. No. Tutaj jeszcze takie zdjęcia widać. Z boku żółty wagon. Tutaj z boku jest pokazane, jak ta katastrofa wygląda. I czy tu mamy nogę, widać, XD. Spokojnie, tylko nogę. No. I tutaj widać, że pod spodem te różowo-fioletowe jakieś tam klocki, to tam zginął maszynista. Bo zostało, to było w porze nocnej, bo wagony pasażerskie wjechały normalnie na lokomotywę, w lokomotywę i co ją doszczętnie zniszczyło. Tutaj są zdjęcia, jak wam pokazywałam na początku, to jest inna katastrofa. A teraz te nagrania, które wam sam pokazałem. I tutaj jest tak, zielony wagon, gdzie nikt nie zginął, jedna osoba ranna. Widać tutaj z boku dwóch. Widzicie, doszczętnie lokomotywa zniszczona. Oj, tutaj ostatnie. A ten człowiek. O, i tutaj jest, jak już są usuwane wagony pasażerskie. Czym jest w ogóle przyczyna? No, przyczyna jest taka, że po prostu źle zostały ustawione tory i jakoś tak się stało. Nie pamiętam, bo może to się wczoraj wydarzyło, nie wiem. Tutaj jakieś słowa są mówione przeze mnie. Stop, zapazuj. I to jest właśnie po usuwaniu wagonów. Lokomotywa Eurocity Comenius, która jest doszczętnie zniszczona przez najechanie wagonów w tą lokomotywę. Aż nawet jak ja przykleiłem do tych lokomotyw oczy, to normalnie wyleciało jedno.
To trwa tylko 59 sekund, czyli minutkę. Maszynista nie żyje. No tutaj mówiono, że nie żyje maszynista. Tak to wygląda bez tych wagonów pasażerskich. I tak to zostało zakończone słowem pasażerskich. Ja już bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No to pa, pa.